Cześć Ania. Cześć. Wiem, że w Narodowym Centrum Badań Jądrowych realizujecie projekt związany z wdrożeniem technologii reaktorów wysokotemperaturowych. Czy mogłabyś mi powiedzieć, dlaczego akurat ta technologia? Jasne. Reaktory wysokotemperaturowe, zwane HTR, są zdolne do pracy w wyższych temperaturach niż powszechnie znane typy reaktorów jądrowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystać je do produkcji pary wodnej o wysokiej temperaturze, którą następnie możemy użyć do przeprowadzenia różnych procesów w przemyśle chemicznym. Co więcej, możemy ją także wykorzystać do produkcji prądu elektrycznego, do zasilania tych zakładów i na potrzeby lokalnych społeczności. Masz na myśli kogenerację? Tak, dokładnie. Ponadto para możliwa do uzyskania przy pomocy reaktora wysokotemperaturowego doskonale spełnia wymagania instalacji wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu chemicznego. Dodatkowo reaktory wysokotemperaturowe są małe i można je szybko zbudować, także w pobliżu zakładów. Czyli z powodzeniem można nimi zastąpić wysłużone kotły, w których spalamy węgiel lub gaz. To duża korzyść dla środowiska. A gdzie jeszcze można je zastosować? Jednym z wielu przykładów wykorzystania ciepła wyprodukowanego w HTR może być przemysłowa synteza amoniaku używanego do produkcji nawozów azotowych. Korzysta się z procesu wykorzystującego wodór i azot z atmosfery, a proces ten przebiega w temperaturze około 400-500 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu 100 atmosfer. Ciepła potrzebują również rafinerie ropy naftowej. Wysokich temperatur wymaga tam proces destylacji ropy. Innym przykładem może być papiernia. Zaraz. Papiernia? Po co nam reaktor w papierni? Tak, również tam wykorzystujemy parę jako nośnik ciepła, na przykład do suszenia papieru. Gorąca para ogrzewa od wewnątrz bębny suszarki, pomiędzy którymi przesuwana jest wstęga papieru. To bardzo ciekawe, o czym opowiadasz. Ostatnio sporo mówi się o wodorze. To ponoć paliwo przyszłości. Słyszałem, że do jego uzyskania potrzebujemy wysokich temperatur. Czy nasz reaktor mógłby nam w tym pomóc? Oczywiście, to jedno z możliwych zastosowań. W roli potencjalnego odbiorcy ciepła z reaktorów HTR upatruje się zakłady produkcji wodoru. Wodór stanowi półprodukt w wielu reakcjach chemicznych i może stać się paliwem przyszłości, na przykład służąc do bezemisyjnego napędzania samochodów. Technologię reaktorów wysokotemperaturowych możemy także wykorzystać jako krok we wdrażaniu reaktorów VHTR. Czyli jeszcze wyższe temperatury? W nich bylibyśmy zdolni uzyskać ciepło wystarczające do zasilenia zakładów wykorzystujących parę o temperaturze ponad 1000 stopni Celsjusza, więc na przykład huty stali.